Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i znajdujemy się w Kelid, a w zasadzie w boskiej wieży Kelid, którą chcielibyśmy sobie odwiedzić i wprawić run Radahna, jeśli dobrze się orientuję. I to też mam nadzieję, że uda nam się zrobić. Przy okazji, wieża Kelid trochę więcej tajemnic kryje. O właśnie. Swoją drogą, pierwszy raz jak tutaj przechodziłem, to totalnie nie zauważyłem, że to są wrota i to jest brama. Także tak, tutaj możemy sobie pójść. No i to wygląda normalnie jak każda boska wieża, do której szliśmy, by wprawić run, wielki run, dzięki któremu możemy sobie później oczywiście to błogosławieństwo runu dobywać. Dlatego tutaj też sobie weźmiemy tego Radahna. Nie pamiętam, co run Radahna nam daje, ale to będziemy mogli sobie sprawdzić. A później jeszcze mamy, przypominam, znaleźć pod Lindel zejście jeszcze niżej, tam pod katakumby. Co jeszcze mieliśmy? A, szopę tego tutaj gościa koło tej boskiej wieży Kelid. I mogłyna w tych podziemiach, w tym undergroundzie. To są trzy takie rzeczy, które gdzieś tam teraz mam w głowie, które chciałbym zrobić i ogarnąć. To też nam da troszeczkę więcej dusz. No i jest, proszę bardzo. Mamy to. Przywróć moc wielkiego runu. Wielki run Radahna został przywrócony. Ja sobie skoczę tutaj jeszcze raz do tego ogniska, do tego miejsca łaski, właśnie boskiej wieży Kelid. I zobaczmy przy okazji, co daje ten run Radahna. Zwiększa maksymalną liczbę punktów życia, punkty many i energię. Okej. Gicior. A my teraz pójdziemy sobie w drugą stronę, słuchajcie, tutaj. Zobaczymy, z czym będziemy mogli się tutaj zmierzyć. Hop, hop, hop. Uważaj prawo. Podejrzewam, że pewnie jakaś pułapka z prawej jest. O, dupę. O kurde, gość z wielkim mieczem. Aha. A ja mam mniejszy mieczyk i też, kurde, jestem w stanie nim ładnie i fajnie wymachiwać. No i co? No i co? Oczywiście, że nie można otworzyć z tej strony, można otworzyć z drugiej strony. Więc, lecimy tu. Tu nic nam się nie stanie. Tędy. Tutaj, może spróbuj tego. No dobrze, mi się gra połączyła z serwerami, bo dzięki temu mamy małe podpowiedzi. Czas na zachowaj spokój. Okej. Zachowałem. Życie? A to niespodzianka. No tak, no bo z takiej wysokości, jakbyśmy spadli, to prawdopodobnie byśmy zginęli. A tutaj widzę, że oskryptowane było. Przewrót. Może spróbuj tego. A no nie jestem do końca pewien przewrotu. Powiem szczerze. O, czekaj, tutaj coś jest. Złoty run. Łaj, no może spróbuj tego, ale dziura. Może jednak nie. Dobra, gdzieś tutaj musimy zeskoczyć. Kurde. No niby tu jest git, ale z drugiej strony strasznie wysoko. No i teraz pytanie, czy ja muszę tylko i wyłącznie pójść? A! O kurde, przeżyłem! Dół tego musisz szukać, a potem skakanie. Dobra. Zregeńmy się. W zasadzie można byłoby spróbować tutaj zeskoczyć, nie? Chociaż z drugiej strony tam jest taka wyrwa. Czekajcie, wskoczmy sobie tam. Okej. No dobra. I tutaj mamy chyba możliwość wybicia tego gościa. Tylko oczywiście uwaga na stopki.
bo możemy zrobić jeden krok za daleko i będzie problem. Cyk. Dobra, tego mamy z głowy. Tędy. Świetnie. Przed tobą cenny przedmiot. Przedmiot nie stoi na twojej drodze, szczerze mówiąc, zawróć. Aha. Uważaj, grupa. Kurde, ty. Czekaj, bo coś mi się wydaje, że ktoś chce nas zrobić za błazna i w jajo. Więc może jednak, kurde, nie. Udało się. Niech będzie chwała. Dobra, idziemy na górę czy na dół? No, dopiero co spadałem z góry, a teraz znowu mnie wciągają na górę, no. Okej. Plama krwi. A, czekajcie, tu jest chyba... Tak, tu jest drabina. Więc weźmy sobie najpierw, wejdźmy na drabinę. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze się orientuję, to tutaj powinien być właśnie ten skrót. Czyli te drzwi, które były do otwarcia z drugiej strony. To tutaj właśnie jest ta druga strona. Podejrzewam. Boże, jaka długa ta drabina. Rany boskie. Tak. Exactly. Proszę bardzo, otwarte. Więc mamy ewentualny skrót, tak? Jakby nam coś się przytrafiło. A przytrafić się oczywiście może. W Elden Ring może się wszystko przytrafić. Może nawet się przytrafić, że uda nam się w jakiś sposób zabić malenie. Hehe. Oh fuck. Oh shit. On jest chyba dosyć mocny. Okej, okay, ale nikt nie jest na tyle mocny, żeby praktycznie przetrwać dwa walnięcia smoczą paszczą i nie być wytrąconym z równowagi, co? Bierze się niebezpieczeństwo. Aha, dobra, to jest ta niebezpieczeństwo, ale tylko, że on zaczął iść w naszym kierunku, więc tutaj zaskoczyć raczej by nas nie zaskoczył. Dobra, tędy. Czas na zawróć. Może jednak nie. Tutaj. No to let's go. No to by był zdecydowanie zgon. Jeśli nie byłoby to oskryptowane, na dole miejsce łaski. Jeśli nie byłoby to oskryptowane, że my przeżyjemy tak naprawdę, no to zgon jak się patrzy. I to jeszcze w locie pewnie. Byśmy dostali w pierdziel. No dobra, rozpalmy sobie tutaj. Odkryto utraconą łaskę, usiądźmy sobie i możemy lecieć dalej. A dalej mamy też przyjemniaczka. A. Widzę, że przyjemniaczek tak nie za bardzo, tak? Dobrze. No to muchy. O kurde, źle wymierzyłem. Źle wymierzyłem. Oj, źle wymierzyłem. No dobra. To mamy, to mamy. No i co? I boss. Słuchajcie, nie mamy zbyt dużo runów, które moglibyśmy wydać, więc nawet jak stracimy, to to nie będzie jakiś wielki problem. Let's go. A już dostaję, tak? Twierdzę. Fajnie. Dobra, masz szkarłatną z nimi na początek. O, wybucha. Już myślałem. Co to było? Rany boskie.
Czekajcie, szkarłatna z gnizna go powinna dożreć. Yep. Ej, mam wrażenie, że mój mimik posiada większą równowagę, większe poisma. Kaptur apostoła boskiej skóry, szata apostoła boskiej skóry, karwasze i spodnie. No to zobaczmy ten kaptur w pierwszej kolejności, bo to chyba będzie najłatwiej rozpoznać. Kaptur apostoła, to jest to. Kaptur ze zszytych kawałków gładkiej skóry, noszony przez apostołów boskiej skóry. Apostołowie, którzy ponoć kiedyś służyli przeznaczonej śmierci, władają czarnym płomieniem zabijającym bogów, lecz gdy zostali pokonani przez Maliketa, czarną klingę, uwięziono źródło ich mocy. No, ale mimo wszystko się posługiwali tą mocą. Champion, niech będzie chwała. W sensie, że co, że to takie trudne było? No było pewnie trudne, jakbym tutaj w pierwszej kolejności po pogromnie przyszedł do Kelit. To by było praktycznie mało do wykonania. Wielki miecz zabójczyni bogów. Wielki miecz zabójczyni bogów. I to jest legendarny miecz, swoją drogą. Legendarny miecz. Wielki miecz zabójczyni bogów. To jest to. Tak? Święty miecz czarnookiej królowej, która kierowała apostołami boskiej skóry, zanim pokonał ją Maliket. Czarne płomienie, którymi władają apostołowie, pochodzą z tego miecza. Spoko, tylko my nie jesteśmy, nie mamy chyba... Właśnie, nie mamy zręczności i nie mamy siły do tego, żeby władać tym mieczem, ale wygląda całkiem przaśnie, nie? On tutaj, oczywiście ten specjalny atak ma w postaci takiego walnięcia tymi czarnymi płomieniami. Dobra. Dobra, czyli to mamy 105 tysięcy runów. Całkiem niezła ilość. Czyli boską wieżę Kelit mamy załatwioną, wszystkie runy mamy aktywowane i ewentualnie możemy je wykorzystywać. No dobra, no to jedziemy, słuchajcie, tam, gdzie mamy zaznaczoną kolejną rzecz. Czyli tutaj. Oho, psiury. Moje ulubione. Takie trochę T-Rexowate. Patataj-taj. W ogóle ciekawostka, psy nas nie zaatakują, jeśli trzymamy w ręce pochodnie. Boją się ognia, jak to zwierzęta. Więc całkiem git opcja, nie? Szopa odosobnionego kupca. Szopa odosobnionego kupca. Dzień dobry. How can I help here at the end of the earth? Co masz na sprzedaż? Takie średnio bym powiedział rzeczy. Żwirek i te sprawy. Dziękuję. Have a safe journey. Kurde. Zróbmy tak. Odpoczynek do zmroku. Coś, co przykuło twoją uwagę. Jeszcze raz odpoczynek do zmroku. Czyli kolejny cały dzień spędzimy tutaj. O, właśnie. W tej chatce. No i. Właśnie. Jezus Maria, jaki on ma zasięg chory, nie? Jezus! No, powiem tak. Nie przewidziałem tego.
Trochę... Trochę tego nie przewidziałem. Chłop, co spadł, kurde, na własne życzenie. No dobra, jeszcze raz. Do zmroku, tak. Nie wiem, czy teraz za każdym razem będę musiał dwie noce tutaj przespać? Czy niekoniecznie? Chyba tak. Czyli to jest jedna noc. Odpoczynek do zmroku. Czyli dwie nocki w tej szopie trzeba przespać. Tak. I teraz się dopiero będzie pojawiał. Może tym razem będę patrzył za plecy. Oh shit, jak to boli. Dobra. Krwawienie całkiem przaśne. Dobra, pokażmy mu co nieco tych muszek. No nie wiem dlaczego, ale jak muchy, jak atakuje go muchami, to... Au. Jak atakuje go... O, w dupę. O, super, jeszcze kurde piesio. Ty! Można piesia nasłać na niego? O kurde. Czekaj, czekaj. Cyk. To by było dobre, jakby można było na niego piesia nasłać. Odpoczynek do zmroku. Kurde, głupio, że w zasadzie po zgonie na nim budzimy się za dnia. Aha. Dobra, cyk, odejdę. O, i teraz, czyli... A, trzeba usiąść przy tym. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Got him. Czyli można by było zrobić inaczej. Ja go zaatakuję. Nasycę go tą zgnilizną. Troszeczkę zbombiando. What the f... Zasrane kozły! O, fuck! O, jeszcze super. Nie no jak? Okej. Okay. W sumie to my możemy na koniu z nim walczyć. A to git. No piękne krwawienie. Podoba mi się. Cyk. Cyk. Pięknie. Cyk. Cyk. Znowu koziołki do mnie będą podjeżdżać, żeby mnie pacnąć. Zauważcie, jak on zaczyna raszować do mnie w momencie, gdy ja zaczynam do niego rzucać muchy. No serio? Tak mało brakuje, żebyś zczezł. O, oh, fuck!
rany boskie. No, jasne. Co to w ogóle za gówno? Pół życia mi zabiera. Masakra. Dobra, zapalmy. No jasna dupa, przestań mnie gonić. No patrzcie, co za upiorne bydle. Nigdy się nie nauczą, parszywe bestie. No zdaj mi spokój, Jezus Maria, nie do ciebie rozmawiam. Co za menda. No, bo bym spadł jeszcze. Okej. Świetnie. Dobra, mamy to, czego chcieliśmy, czyli wyeliminowaliśmy tego wroga. A piesio tam sobie jeszcze łazi. Dzwonek kulisty kupca grawigłazu. Czyli będzie można grawigłaz kupować prawdopodobnie. No dobra. Wróćmy do tego. I to mamy zrobione. Świetnie. To mamy zrobione. Czyli można by było w zasadzie skoczyć do jakiegokolwiek miejsca i sobie to wydać. Ja sobie tutaj może podnurzę mauzoleum dynastii Mogwynów. Skoczę sobie tutaj, bo tutaj gdzieś pamiętam mieliśmy chyba możliwość zawalczenia z tym bossem. Odpocznij. Rozwój postaci. Tego już mamy 40. Udźwig maksymalny, energia. Na magiczne obrażenia. To by było, kurde, niegłupie. Zręczność, siła. Orężem tak jakoś super ekstra nie bijemy, więc... Może wytrzymałość? Ten maksymalny udźwig będziemy mogli założyć coś lepszego. To nie byłoby głupie. Dobra, i teraz, kurde, ja muszę się dowiedzieć, jak się szło do tego miejsca. Kurde, muszę sobie przypomnieć, jak to było. Wydaje mi się, że tędy. Tylko tu trzeba uważać, bo koledzy lubią się przytulać. Uwaga na krwawienie. Ty, oni sami spadają. Okej, that's nice. O, w dupencję, nie chcę krwawienia, bo to będzie boleć. O, pozwólcie mi. Holy moly mother! O, pięknie! Dobra, krwawa róża. Do tego... Cyk. I cyk. Dobra, czyli oni ogólnie...
tak ładnie wybuchają. Spoko. Ale to jest piękne. O. Tak wszyscy naraz. O, tam jest ptaszor. Dobra, no chyba... Zresztą wydaje mi się, że nie ma sensu się... Chociaż z drugiej strony tam jest jakiś taki przesmyk mały. Mam wrażenie, że... Może to nam... Szkoda, że nawzajem siebie nie zabijają. Ej, what the hell? A wy? No. Świetnie. W ogóle chmura, która nabija krwawienie. Dziwne, nie? O, serio? Ty jeszcze? Szturknąć go jeszcze muszę, no. Raz. I dwa. No nie mogę się oprzeć po prostu. To jest takie przyjemne. Zabijanie ich w ten sposób. Tam się parę chłopków ruszyło. Cyk. Jeszcze raz. Za maszyste cięcie. A tego jeszcze nie obiliśmy. Dobra, i wy czegoś pilnowaliśmy, czy pilnowaliście, więc dobrze, miałem jakieś wrażenie, że warto ty przyjść. Klucz kamiennego miecza. O, tego mamy akurat aż nadto. I grzyb. Po sobie nic takiego jakiegoś wielce fantastycznego nie zostawiam. Oh shit. O, to jest kupa mięcha jakaś. Ciężko im... Okej. Kupa mięcha, którą ciężko chyba obić. O. Nie wiem za bardzo, czym mógłbym to zrobić. No nie wygląda na jakąś taką... Jezus Maria. Gdzie to ma życie? Okej. Nope. Nie chcę przy tym stać. Dobra. Zabieramy. Krewawa róża. No i co? I lecimy dalej. Zostało mi 5 potek tutaj, kurde, trochę zużyłem. Tej mojej magii. Północ tego musisz szukać, a potem uważaj, potężny wróg. Okej. Okay. Czekaj, co? Zbliża się boss? What the hell? You? Ej, what? Tu zbliża się boss? Coś mi tu nie pasuje. Czy to kwiat? Otóż nie wiem. Przed tobą tyłek. O, shit! Chłopców nabija! O, fuck! Dobra, mamy to.
No, nie łaź po tym, nie łaź po tym, nie łaź po tym, wyjdź, 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 wyjdź. Run władcy. Po pierwsze prawo, ale uważaj stado. Przed tobą cenny przedmiot. Co ty bijesz? O, shit, faktycznie stado. Okej, dobra, idę ci pomóc. O, shit, lek jest! Dobra, da sobie chyba radę już. Dobra, ale co to za cenny przedmiot jest? Wielka upiorna konwalia! No proszę, proszę. Dobra. And it's done. Przed tą cenny przedmiot, no to już wiemy. A tam co się świeci? O, fuck. To była pułapka, prawda? Ej, on też jest podatny na krwawienie. Mimo tego, że sam krwawienie nabija. Ciekawe. Dobra, tędy. O, seriously? Jeszcze jeden? Noise. Nie jestem straszny, kurde, z mimiczkiem. Tam nic nie ma. Tu coś widać przed to niebezpieczeństwo. Co kolejne? Dobra, napijmy się. Chodź ze mną, bąbel. Ach, miłość. Sprawdź. Czy chcesz najechać świat białolicego Warego? O kurde. To będzie można najechać w takim razie świat NPC-a. Nice. Dobra, ale najpierw sobie tu usiądźmy, zregenerujmy się. No i tutaj sobie w tym miejscu zakończymy. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.